To były intensywne ostatnie dni w wykonaniu setek tysięcy osób. Sporo działo się w terenie, sporo działo się także w trakcie spotkań. Zespół zarządzania kryzysowego niemal cały czas pracował i ciągle pracuje, niosąc pomoc powodzianom, a także pomagając w sprzątaniu. W tym czasie odbyło się także wiele rozmów. Gmina Krosno Odrzańskie przez ostatnie dni była jednym z ważniejszych tematów zainteresowania głównych mediów. Dalej te informacje się pojawiają. Dzisiaj głównie zwracana była uwaga na Osiecznicę i na Radnicę. Widocznie też chyba dziennikarze doszli do wniosku, że Krosno po prostu się obroni. Wychodzą z założenia, że skoro mamy wały, to nic nam nie grozi. Natomiast tragedia w Osiecznicy jest olbrzymia. Wygląda na to, że wały, które zamontowano wokół Krosna, zdały egzamin. To był prawdziwy chrzest bojowy, któremu przyglądało się wielu mieszkańców. W szybkiej instalacji pomogło choćby wcześniej wykonane szkolenie. Nie dość, że wykonaliśmy szkolenie, to jeszcze wykonaliśmy próbny montaż całego MSOP-u, w zasadzie nawet 700 metrów bieżących zabezpieczenia i to dało nam pewne doświadczenie, które mogliśmy teraz wykorzystać. Osiecznica, Stary Raduszec i Radnica. Te miejscowości ucierpiały najmocniej. Już teraz wojewoda lubuski zapowiedział, że wsparcie finansowe dla poszkodowanych jest i będzie. 19 września był szczyt wody w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dzisiaj podpisałem decyzję, czyli 5 dni później na 280 tysięcy pomoc materialną 35 rodzin. Wniosek musi być złożony od samorządu, więc sygnalizuję tylko, że zaraz po przejściu wysokiej wody ci, którzy będą potrzebowali wsparcia finansowego, pieniądze są. Ja potrzebuję wniosek i będziemy natychmiast dysponować środki. Ważna w tym czasie była współpraca zarówno ze służbami mundurowymi, jak i urzędami. Dzwonię do mnie starosta Nowosolski, tam do Nowej Soli trafiły transporty wypełnione środkami dezynfekującymi, rękawicami, wszystkim takim, co będzie potrzebne do sprzątania i oczyszczania nieruchomości, więc to też warto przekazywać ewentualnie mieszkańcom czy Osiecznicy, czy Starego Raduszca, że taki transport na telefon jesteśmy w stanie uruchomić, bo poprosiłam, żeby te busy, że tak powiem, czekały w gotowości, żeby do nas przyjechać. Już teraz burmistrz Krosna Odrzańskiego podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc, choć zapewne nie są to pierwsze i ostatnie podziękowania. Chciałbym bardzo podziękować już w tym momencie, chociaż tak naprawdę dopiero ta powódź przechodzi przez miasto, ale wszystkim strażakom, panie komendancie, dziękuję, wszystkim policjantom zaangażowanym bardzo mocno w to, jak co się dzieje na mieście, wszystkim żołnierzom Wojsk Ochrony Terytorialnej, panie pułkowniku, olbrzymi szacunek, ci żołnierze są po prostu, można powiedzieć, wszędzie. Ja mam wrażenie, że ich są tutaj dziesiątki tysięcy. Przejście fali powodziowej przez gminę pokazało, jak istotne jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe nie tylko miasta, ale także sołectw. Do tego tematu, czyli zabezpieczenia poszczególnych sołectw przed wielką wodą, będziemy wracać w najbliższych serwisach. Według wstępnych danych na terenie Osiecznicy, Starego Raduszca i Radnicy podtopionych zostało ponad 150 domów.